Posłuchajcie mnie, tu jest napisane Ryszard III. Bo to chodzi o to, żeby mnie do więzienia nie posadzili. I Ryszard jest człowiekiem wszechstronnie utalentowanym, uzdolnionym. To jest człowiek renesansu, rozumiecie? Ryszard III jeździł do Brukseli, jeździł jednocześnie samolotem, skuterem, nawrotkach, traktorem i kuniem. Znaczy nie kuniem, nie traktorem, i tym ciągnikiem siodłowym. No właśnie, nie traktorem. Redaktorzy Onetu się gówno znają. Napisali, że traktorem jeździł. Gdzie traktorem? Traktor, to jest traktor, to jest traktor. A ciągnik siodłowy się na aucie, to jest taki tir, tylko bez tira. Sama taka kabina tira tylko jest. Co was dziwi, że on jeździł samą kabiną, tira jeździł? Jeździł, bo my przez las jechał, tirówki stały. A jak jedziesz w zimie, to tirówka ci do motorowera nie wejdzie, ani do kabrioleta, bo za zimno. Piszą te dziennikarze z Wyborcy, że wyjeździł 200 tysięcy euro, że parę razy był okrążył ziemię. No i co? No i okrążył by może. A polski kosmonauta Hermaszewski też okrążył parę razy ziemię i się nikt nie zapiął. Bohaterem nawet został. A co to za wycyn okrążyć ziemię rakietą? Motorowerem okrążyć ziemię, to jest coś. Ja wam powiem, Ryszard III to do księgi Guinnessa powinien być wpisany, a nie do księgi Gazety Wyborczej. Poza tym ja wam powiem, to asystenci są winni, bo to wypełniali mu te kilometrówki, a on nic nie wiedział. Wiecie, jak to jest łatwo o pomyłkę z asystentem? Weź taką sytuację, że Ryszard na przykład był w zoo. No i zadzwonił do niego asystent debil. I się pytał, gdzie pan teraz jest z tej Brukseli, gdzie pan pojechał. A on go to w zoo siedzę. Ale konkretnie gdzie pan jest? No, no konkretnie to u Lwów teraz. No i jak mu Lwów powiedział, no to ten usłyszał, że Lwów. No i głupi asystent, dużo mu trzeba, żeby napisał trasa Bruksela-Lwów, bo był u Lwów. I ja wam powiem, to nie jest wina Ryśka, to jest wina banku, bo za duże konto mu dali. Za duże konto. I chłop nie zauważył, te wpłynęło te 200 tysięcy euro, to jak masz wielkie konto, to 900 tysięcy złotych ci znikło, nie wiem gdzie. A propos wpłynęło, dobrze, że jest do Brukseli żadna rzeka nie płynie. Bo jest ten Rysiek, by musiał w kilometrówkę kajak dopisać. A kajaki to dopiero, to są pieniądze. I na zakończenie pracy w Brukseli Rysiek by sobie żaglowiec kupił. Mieliśmy już dar Pomorza, dar młodzieży, a Rysiek by swój nazwał dar Brukseli. No, ale tymczasem mogę być ja, bo zamiast daru Brukseli może być Ryszard Celi. Na razie, trzymajcie się. Jadę, bo kurde, do roboty się trzeba jakiś wziąć.